Wódka Deluxe. Panowie, właściciel i współwłaściciele, jesteście panowie dzisiaj partnerem tego wydarzenia. Proszę powiedzieć, czy to z zamiłowania generalnie do kuchni, czy to raczej wódeczka zawsze towarzyszy pokarmom? Ja myślę, uważam, że no wódka chyba nie pamiętam od kiedy, ale chyba od bardzo dawna towarzyszy takim imprezom. W ogóle jesteśmy partnerami w ogóle organizatora tej imprezy. Współpracujemy. Nie ukrywam, że też ten produkt nasz podwyższa też standard tej imprezy, jakby powiedzieć, bo tu mówimy o produkcie takim ultra premium. Można powiedzieć, że to jest taki jedyny produkt, który na rynku jest się różni od innych wódek ultra premium, bo jest na bazie wody organicznej. Także a jest różnica po prostu ten dzień, kiedy się wypije, to ten dzień następny jest mniej dotkliwy jak niż po innych wódkach. Także można powiedzieć się dobrze czuć, można po prostu iść do pracy ze spokojem. Człowiek nie walczy z bólem ani z niczym, także warto spróbować, w ogóle polecam. No co mogę powiedzieć, jesteśmy na rynku od 5 lat. Produkt sam się broni, bo to nie ukrywamy. I cieszymy się. I z roku na rok mamy coraz większy podaż tego i większą sprzedaż, także. Większe grono klientów. A ja słyszałam, że ona jest wielokrotnie destylowana. Dokładnie, ona jest 7 razy destylowana, 5 razy filtrowana. To jest produkt produkowany w Mińsku, w Białorusi. Jesteśmy tutaj dystrybutorem tego na Polskę i na cały świat. Czy opakowanie jest nieprzypadkowe, że ciemna butelka? Kolor butelki? Dlaczego ciemna? No taki jest design, tak został stworzony, zaprojektowany. Naszym zdaniem bardzo luksusowo, żeby podkreślić jakość tego, co jest w środku. Butelka sama w sobie nie jest też taką zwykłą butelką, ponieważ ona jest skonstruowana w taki sposób, że bardzo długo utrzymuje zadaną temperaturę, ponieważ to jest wódka klasy ultra premium, ona powinna być spożywana w temperaturze pokojowej. Mrożenie tego alkoholu powoduje, że on być może dla niektórych, jak to się mówi, lepiej się przyswaja podczas picia, ale trudniej wtedy docenić różnicę pomiędzy wódkami takimi klasy zwykłej i średniej. Dlatego ta butelka jest tak zaprojektowana, że jest bardzo oporna na nagrzewanie przede wszystkim. No też stosunkowo dłużej ją się mrozi, jeśli ktoś już musi. No ale to jest właśnie tak, my to mówimy na to butelka z termostatem po prostu. A ile gatunków macie, panowie, tej wódki? Ile gatunków macie? Mamy gatunków. Na dzień dzisiejszy dysponujemy 2 gatunkami wódek. Tą, którą mamy dzisiaj, tak może być z wódką flagową. Mamy wódkę jeszcze wyższy poziom, wódkę Deluxe Crystal, ale ta wódka jest po prostu nieosiągalna dzisiaj, można powiedzieć, nieosiągalna na naszym rynku z uwagi na to, że jest tak duże zapotrzebowanie, a tak mała produkcja tej wódki, tak, bo tylko 60 tysięcy litrów. Ona też rzeczywiście odbiega cenowo. Bo to, właśnie o to chciałam zapytać. No, to jest przedział 400 euro za butelkę, także to jest to jakiś wydatek. Niektórzy sobie to cenią i chętnie to zakupują, także tą wódkę w ogóle skończę zamówienie, ja czekam prawie rok czasu na, może być, paletę zamówionej wódki, także. Dlaczego jej cena jest tak wysoka? No bo jest bardzo w małych ilościach, to jest wersja limitowana, tak? W ogóle te wódki są robione na zamówienie. Przede wszystkim na wodzie organicznej, wydobywana z lodowca. I to przez to jest produkt, który na skalę światową jedyny, który jest na wodzie organicznej. Ale jest dostępna w sklepach? Tak, jest dostępna w sklepach. Mamy sklepy niektóre, Piotr i Paweł, niektóre. Mamy sklepy takie jak Wielkie Wina, w restauracjach, hotelach. Można powiedzieć, to nie jest wódka do każdego sklepu, to nie jest wódka do sieci, tak? To jest dla konesera. To jest wódka koneserska, tak. Tak, niektóre koniaki, niektóre whisky, także nie może być ona w każdym sklepie. Tak na przykład jak w Żabce, czy tam gdzieś tam, tylko po prostu musi ten sklep odpowiedzieć jakimś normom, tak? No. Co dalej w planach? Kolejny gatunek? No co, budujemy rynek, budujemy markę. Produkt na to nam pozwala, bo sam się broni, jak już wcześniej powiedziałem. No i co, my jesteśmy silni, bo powiem szczerze, że naprawdę z roku na rok nam wzrasta i liczba klientów, także i w ogóle praktycznie istniejemy na wszystkich imprezach takich, które mają jakieś znaczenie w Polsce czy na świecie. Podać na świecie, Dubaj, Abu Dhabi, inne kraje. Tak. Formułę F1, tak? Fashion TV, tak? Victoria's Secret, plebiscyt sportowy. No, można by wymienić
Byliśmy partnerem The Division 303, filmu, który niedawno była premiera, znaczy w tamtym roku była premiera. Byliśmy partnerem Division 303. Teraz planujemy inne, być patronem innych filmów. Uważam, że po prostu dzisiaj ten, można powiedzieć, kto robi jakąkolwiek taką dosyć duży event, dużą imprezę, to zabiegają o to, żebyśmy my byli na tej imprezie. Dlatego, że ta wódka podnosi poziom i prestiż tej imprezy. Automatycznie, także. No i ludzie sobie to cenią, goście sobie to cenią, to jest najważniejsze. Dziękuję za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów i oczywiście jeszcze szybszego rozwoju. Dziękuję uprzejmie. Dariusz Wojciechowski. Dziękuję bardzo. Tadeusz Witkiewicz. Dariusz Wojciechowski.